Rozmawiamy z nowym zawodnikiem Chojniczanki, nasz ostatni transfer, Hubert Wołąkiewicz. Witam Cię bardzo serdecznie. Podpisałeś kontrakt dzisiaj z Chojniczanką. Dlaczego wybrałeś Chojniczankę? Jak tutaj do nas trafiłeś? Witam serdecznie. Dlaczego trafiłem? No dużo było o tym rozmawiać. Nie mam pewnie tyle czasu, ale z biegiem dni, pewnie tygodni się wszystko wyjaśni. No były różne zapytania, były różne konkretne jakieś tam konkretne propozycje, ale nic z tego nie wynikało i po prostu ta oferta z Przysław Chojnic, przede wszystkim duże znaczenie miało tu posada trenera Krzysztofa Rady, którym się dobrze znałem jako pierwszy piłkarz. Przedstawił mi wszystko, jak to wygląda drużyna, jak wygląda otoczka tego wszystkiego. No i postanowiliśmy sobie, tak powiedzieć, pomóc sobie nawzajem i Chojnicy mi, i miejmy nadzieję, że ja również drużynie Chojniczanki. Rozmawialiśmy tutaj jeszcze chwilkę przed wywiadem. Pamiętasz ten mecz, którym tutaj grałeś? Nie jest to twoje pierwszy przyjazd do Chojnic. No tak, było to parę lat temu ładnych, bodajże sparing Lechii Gdańsk właśnie tutaj z Chojnicami. I wtedy miałem przyjemność tutaj być po raz pierwszy, teraz jestem po raz drugi i da trochę dłużej. Śledziłeś może wyniki Chojniczanki, obserwowałeś, jak sobie radzi, bo to nie jest taki temat twojego transferu tutaj z dzisiaj. No tak, wiadomo, jeżeli jakiś tam pierwszy sygnał był od strony trenera w moim imieniu, no to zacząłem się oczywiście co nieco spoglądać na tabelę, śledzić wyniki. No i jak na razie to dobrze wygląda, no ale sezon jeszcze jest długi, także na pewno dużo pracy, ale miejmy nadzieję, że będzie zwiększony awansem. Co Hubert Wołąkiewicz chce i może dać Chojniczance? To się wszystko okaże. No mam nadzieję, że moje doświadczenie z boiska Ekstraklasy przyda się tutaj drużynie i w wynikach i we wszystkich tej pracy, żeby drużyna robiła postępy. A co z tego wyniki, no zobaczymy na koniec sezonu, czy będziemy się cieszyć z tego awansu. Chciałbyś coś jeszcze dodać do tej naszej rozmowy, zaprosić kibiców może na mecz tutaj najbliższy z Olimpią Grudziądz? No oczywiście, no chciałbym wszystkich kibiców zaprosić w moim imieniu, w imieniu drużyny na to spotkanie, bo jak widać drużyna nieźle prezentuje, są dobre wyniki, jesteśmy na pierwszym miejscu, dlatego wsparcie kibiców jest bardzo ważne. Zapraszamy. Dzięki.